Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajny przepis kuchni koreańskiej na potrawę bibimguksu. Nic innego jak taką odmianę bibimbapu, tylko że zamiast ryżu będziemy używać makaronu. Mam tutaj już przygotowany makaron, który będzie w roli głównej. To jest specjalny makaron do właśnie tego dania. Możecie go bez problemu dostać w sklepie z żywnością koreańską. Jak najbardziej polecam. Przygotowanie tego dania zaczniemy od przygotowania sosu, który tutaj będzie pełnił bardzo ważną rolę. I najpierw do sosu użyjemy gochujang, pysznej, pachnącej, aromatycznej i ostrej pasty z papryki chili. Taką dodam jedną łychę dużą, albo w sumie, bo będzie nas troje jadło dzisiaj, to dodam tutaj dwie. Teraz dodam gochugaru, jedną łyżkę. Sos sojowy, dwie łyżki. Oczywiście, słuchajcie, jak zwykle ja te wszystkie składniki wymienię w opisie filmu, także zapisywać teraz nie musicie, bo znajdziecie to jak zwykle w tej zakładce. Teraz olej sezamowy, dwie łyżki. Może będzie aromatycznie, pikantnie. Teraz mirin, też dwie łyżki. Właściwie wszystkiego prawie po dwie łyżki, oprócz gochugaru. Cukier i teraz przycisnę dwa ząbki czosnku takiej średniej wielkości i dodam oczywiście jeszcze drażone ziarno sezamu, no bo wiadomo, w kuchni koreańskiej olej sezamowy i ziarna sezamu odgrywają dużą wagę, odgrywają ważną rolę. O, taką garstkę i oczywiście wszystko należy dokładnie wymieszać. Sos już wymieszałam, trochę tutaj posprzątałam, bo już nie było miejsca. Jak widzicie, on sobie będzie czekał na swoją kolej. Mam tutaj przygotowane już składniki, paprykę żółtą pokrojoną cieniutko, marchewkę i zielonego ogórka pokrojone w paski. Oczywiście ja zachęcam, żebyście według własnych upodobań możecie jeść takie surowe, możecie sobie też podsmażyć na patelni na przykład z olejem sezamowym. Ja dzisiaj chciałabym, żeby one tak fajnie chrupały, więc z nimi nic nie będę robić. No i mam tutaj już ugotowane jajeczka na taki sposób jak do ramenu, 6 minut. Ale też możecie użyć jajek gotowanych na twardo albo jajek sadzonych, to już wedle upodobań. No i mam jeszcze tutaj pokrojoną dymkę do smaku i do dekoracji. No, czas teraz ugotować makaron. Woda się już gotuje, odrobinę ją posolę i dodam głównego bohatera dzisiejszego dania, czyli przepyszny koreański makaron. Makaron będę gotować 4 minuty zgodnie z tym, co tutaj producent zaleca i pod koniec gotowania doleję odrobinę zimnej wody. Makaron jest już prawie gotowy. Ja go teraz przeleję zimną wodą. Jak widzicie, profesjonalny sprzęt do mieszania. Ale ja się nie przejmuję takimi pierdołami po prostu, naprawdę. Bo już gdybym miała do każdej czynności, bym miała osobną łopateczkę, to naprawdę musiałabym mieć chyba w całym mieszkaniu po prostu kuchnię. I teraz sobie odcedzę ten makaron i będę przepłukiwać zimną wodą. I teraz pod strumieniem zimnej wody zrobimy taką przepierkę temu
makaronowi, żeby się pozbyć takiego, jak się to określić, takiej jakiejś warstewki, o, tak to można określić. I dokładnie zapieczamy. Powiem Wam, że to jest fajne, relaksujące i mi się bardzo podoba ta czynność. I teraz poczekamy, aż się mocno odsączy ten makaron. Koreańczycy jedzą tą potrawę na zimno. Lubią ją jadać w lecie, więc ja ją też dzisiaj zaserwuję, z tym, że u nas jest akurat teraz zimo, ale to nie ma znaczenia. To jest tam drobny szczegół. I teraz należy ten odsączony makaron, patrzcie jaki on jest super, wrzucić do wcześniej przygotowanego sosu. Taką porcję, jaką uważacie, że jest Wam potrzebna. Ja sobie część zostawię bez sosu, bo nie wiem, jak się najmłodszy, że tak powiem, domownik odniesie do tej potrawy, bo akurat jeszcze jej nie próbowała, może być za ostre dla niej. Zobaczymy. I teraz całość trzeba wymieszać, aż ten makaron cudowny się nie pokryje, nie oblepi tym cudownym, aromatycznym, ostrym sosikiem. Szkoda, że nie możecie poczuć, jak cudownie pachnie, ale kto mówi, zawsze sobie możecie u siebie wypróbować, zrobić. Ja Wam też podlinkuję dzisiaj, gdzie można dostać ten makaron bez problemu i może komuś się ten adres przyda. Czas nakładać. Ja dzisiaj znowu korzystam z pomocy woreczka śniadaniowego, bo znowu zapomniałam zakupić rękawiczki. Ale dobra, to się będziemy przejmować. Ważne, że działa. I do michy. I sobie za chwilkę tą porcję udekoruję. Trochę marchewy. Troszkę ogóreczka. Świeża, żółta papryka. I sprawdzimy, jak się jajo tym razem ugotowało. Sobie przekroję na pół. Cudownie. Także jajeczko tutaj w centralnym punkcie. Trochę dymki. Możecie też sobie cebulkę użyć, jeżeli lubicie. Ja ostatnio jakoś tak bardziej mam ochotę na dymkę. No i oczywiście jeszcze sezam. No i mamy gotowe. Wygląda przepięknie, przynajmniej według mnie. Naprawdę wiem, że będzie smaczne, bo to są wszystkie smaki, które ja lubię. Nie mogę się doczekać, żeby już zacząć jeść, więc żegnam się. Życzę wszystkim smacznego, cokolwiek dzisiaj tam zajadacie. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, do komentowania, ale jak zwykle zachęcam Was najbardziej do gotowania. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.